Słuchajcie, tak jak mówiliśmy, drugie 10 minut, my oczywiście skleimy te filmy razem, bo mamy naprawdę bardzo dużo materiału, także macie jako jeden, jedyny mecz z Juventusem. 2 razy 10 minut gramy, słuchajcie, także zaraz zobaczycie, rozpoczęła go piątka, ta, która chyba kończyła, chociaż nie, już widzę, że trener zrobił pewne roszady, pewne zmiany, kochani. Słuchajcie, z nami na boisku zawodnik z rocznika 2013, kochani, także zobaczcie. O, właśnie, jest szansa do gola, nie. Tam z przodu w polu mamy, słuchajcie, patrzcie, i. Okej. W każdym bądź razie w związku z tym mamy 4 ekipy, czyli 3 takie mecze przed nami, czyli 3 razy 10 minut, 3 razy 20 minut. Ach, kochani, podzielił teraz kolega piłką, ale troszkę za mocno do przodu chyba na możliwości biegowe naszego zawodnika 2.13. Uwaga. W każdym bądź razie ja zrobię ten zapis, tak jak mówię, dla Was, kochani, telefonem i jako jeden odcinek, czyli będą 3 meczyki dla Was w ciągu, czyli jeden mecz, kochani, ten z Juventusem, drugi z Akademią Młodego Piłkarza i trzeci z Szkółką Techniki Fundamentalnej. Także przed Wami jeszcze poza tym spotkaniem 2. Każde ma 10 minut gry, także mówię, my zrobimy tak, że będzie 3 odcinki po prostu z naszej wizyty pod balonem. Teraz świetne dośrodkowanie, kolega wewnętrzną częścią stopy, właściwie nawet nie uderzał, tylko skierował piłkę w stronę bramki i kolejny gol po stronie naszych iskierek. Zobaczcie, no, ciekawe, czy będą szukać też bramki naszego, słuchajcie, najmłodszego zawodnika. No, może to być ciężkie, bo tak jak mówię, w tym wieku nikt piłką nie chce się, kochani, za bardzo dzielić. Tak naprawdę piłka jest największym przyjacielem. Każdy szuka możliwości strzelenia bramki. Jednak, słuchajcie, to w tym wieku jest absolutnie, słuchajcie, często rzeczą kluczową, najważniejszą. Ilość adrenaliny, endorfin, które brawo, ale nie, obronił to niesamowite z linii teraz. Myślałem, że koleżanka będzie miała gola. Natomiast, tak jak mówię, ilość endorfin, ilość, słuchajcie, tych adrenalin, które zostają wyrzucone w organizmie po strzeleniu gola, jest tak silna, kochani, że często, kiedy jest 2-1, a ktoś naprawdę nie ma stylu gry takiego, słuchajcie, aby podzielić piłką, choćby jak nasza Nadusia, to będzie piłkę kierował do bramki, tak jak teraz widzieliście, kolejnego gola, pomimo że no, logika mówiła, że z prawej strony stoi niepilnowany zawodnik, tylko można piłkę lekko ją przesunąć. W każdym bądź razie mamy w tej chwili wymianę. Wojciu wskoczył z Zuzią. Kudzio jeszcze cały czas, kochani, z boku przy trenerze. No, troszkę mniej tych minut dzisiaj wpadnie dla drużyny na głowę indywidualnie, ale w związku z tym, że to starsi, starsze roczniki, to też to doświadczenie będzie naprawdę fajne. Brawo, Wojciu, świetnie, super, super, brawo. No, pojedynek dwóch koleżanek, słuchajcie, o kompletnie różnej tu masie ciała. Brawo, Zuzia, piękny strzał, ładnie, taka podcięta piłka, kochani. Strzela bardzo ładnego gola, natomiast w ekipie Juventusu 2 dziewczynki, to bardzo cieszy. Fajnie, dziewczynki, że gracie w piłę, róbcie to, bo to fajnie Wam wychodzi i jednej, i drugiej, kochani, także jakby, no, dziewczynki są pewnie na innym etapie trenowania, także, ale świetnie sobie naprawdę radzą. Brawo, Zuziu, świetnie. Świetnie. Brawo. Super. Fajna teraz techniczna
techniczna pokaz tutaj, łącznie z kapkami. Natomiast zobaczcie, to powinien być gol. Nie, niestety piłka poza... Nie, w gol, czyli weszło, kochani. To super, cieszy to bardzo. Fajnie, że bramki wpadają w dwie strony. Słuchajcie, turniej ma charakter, mówię, niewynikowy, nie ma wielkich pucharów, wielkich medali. Jest taki jakby, kochani, trójmecz. Podobnie wczoraj roczniki 2-8 tutaj rozgrywały swoje zawody, także w tym trójmeczu dwie drużyny Łużyc Lubań wczoraj uczestniczyły i nie wiem, skąd jeszcze była ekipa, w każdym bądź razie grania było również sporo. Jest bramka kolejna, słuchajcie, także no, myślę, że za chwilkę zobaczymy jeszcze Kudełka. Kudełek patrzy na zegarek, czyli myślę, że na około 4 minutki, bo tu już mamy 6 minut meczu, czyli około 4 minutek w drugiej połowie dostanie do pogrania. Także uwaga. Myślę, że nie wystawiliśmy dwóch drużyn z logistycznego punktu widzenia. Jedna by cały czas musiała siedzieć, a tak, słuchajcie, przy czterech drużynach cały czas będą się tylko wymieniać ekipy i będą cały czas grać. Jest kolejny gol, kochani, dla ekipy. Myślę, że 7, czyli około 3 minut, Kudełek. Około 2,5 dokładnie, bo 10 minut będą grać. To będzie na boisku. Zobaczcie, brawo, fajna próba strzału z daleka i fajna interwencja Artycia. Świetnie, przyjął kierunkowo, ładnie wyprzedzając koleżankę. No i to chyba będzie gol. Nie. Patrzcie, szalony pościg kolegi i Pudła. No, wypchał Kudełek kolegę. Dobra. Teraz Kudełek poszedł w asekurację. Fajne, dynamiczne granie, natomiast słuchajcie, no troszkę chyba mimo wszystko mało tych minutek dzisiaj z tego grania. Zobaczcie, my tak w sumie jesteśmy przyzwyczajeni do jednak chyba większej aktywności turniejowej. Chciałbym wam tak przypomnieć, że gdzieś często jak się wybieramy na granie, to zabieramy jednego, maksymalnie dwóch rezerwowych. Jesteśmy pasjonatami zdobywania wielu minut gry, nie wyników, nie. Często jak się jest jakby no większą liczbą, to jest większy zakres sił. Natomiast no, kiedy jedziemy na turniej, jak choćby ostatnio do Liskowa z jednym czy dwoma rezerwowymi, to no, z meczu na mecz wiadomo, tych sił jest coraz mniej, kochani, ale z kolei no, wiele, wiele minut w nóżkach zostaje, kochani, grania, także zobaczcie. Około minutki chyba jeszcze potrwa ta druga połowa. Brawo, Szymuś, świetnie, ładnie to się rozpędził.
myślę, że mógł jeszcze próbować tutaj przedryblować koleżankę, ale taką decyzję podjął, trafił w nią piłką, ale no, bardzo fajna ta akcja do strzału. Mamy koniec meczyku, kochani, także myślę, że wygranego meczyku, aczkolwiek nie liczyliśmy bramek, bo to nie cel tego turnieju. To jest granie, kochani, bardziej takie sparingowe, czwórmecz. Za kilka chwil będziemy grać z AMP teraz albo z ekipą Szkółki Techniki Fundamentalnej. Mecz z Juventusem, wydaje mi się, że chyba jednak o kilka bramek czerwoni lepsi. Natomiast no, Juve w tej drugiej połowie strzelił kilka bramek. Ok, zapraszam na drugą połowę. Do zobaczenia. Znaczy na drugi meczek.